Techniczny analityk testowy. Pytanie 19. Pytanie za 3 punkty, czyli pytanie K4, czyli pytanie na przeanalizowanie scenariusza. Więc zaczynamy takie pytanie nie od analizy scenariusza, tylko od przeczytania, o co nas pytają. I tutaj pytanie właściwe jest od tego miejsca. Opierając się tylko na powyższej informacji, które dwa z poniższych zagadnień najprawdopodobniej zidentyfikujesz jako czynniki ryzyka w planie testów integracji systemu? W planie testów integracji systemu mamy czynniki ryzyka i musimy wybrać dwa. I tutaj dla ustalenia uwagi musimy podać dwie dobre odpowiedzi, żeby dostać 3 punkty za to pytanie. Jeżeli wybierzemy jedną odpowiedź prawdziwą, drugą nieprawdziwą, no to mamy 0 punktów. 0 albo 3. No to zobaczmy, jaki jest scenariusz. Jesteś technicznym analitykiem testów w testach integracyjnych systemu do obsługi bagażu zamówionego przez duży port lotniczy. Większość modułów systemu jest tworzona przez głównego dostawcę, ale komponenty do obsługi przekierowywania bagażu oraz obsługi bagażu ponadwymiarowego opracowywane są niezależnie przez inne firmy zewnętrzne. Czyli mamy tutaj pierwszy aspekt, system lotniczy, system bagażu, ale opracowywany przez kilka firm, które mają współpracować. Nawet nie, bo opracowywane są niezależnie, więc niekoniecznie muszą współpracować. Zobaczmy, co dalej. Klientem w projekcie jest operator portu lotniczego. OK. Zgłosił on wymaganie, że system powinien działać szybko, nawet w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Bardzo dobrze. Mamy takie życzenie klienta. Na potrzeby testowania integracji systemów udostępniono w pełni reprezentatywne środowisko testowe. Bardzo dobrze. Z tym nie będzie problemu, więc nie będzie to ryzykiem. Powołano także zespół do spraw narzędzi specjalistycznych. Super, którego zadaniem jest wsparcie testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. OK, czyli mamy ludzi, którzy zajmują się narzędziami, instalacją, konfiguracją, szkoleniem ludzi z narzędzi. Niektóre testy funkcjonalne dla integracji systemów zostały już zaimplementowane, ale postęp w tym obszarze jest powolny, czyli być może mogą być kłopoty w automatyzacji testów funkcjonalnych, integracyjnych na poziomie integracji systemów. Zobaczymy, jakie ryzyka tutaj mamy w odpowiedziach. Mamy 5 A, B, C, D, E i musimy wybrać 2. Pierwsze to jest wymagania interesariuszy i czy będziemy mieli jakieś problemy z wymaganiami interesariuszy. Mamy napisane, że klient zgłosił wymaganie, że system powinien działać szybko, nawet w godzinach porannego i wieczornego szczytu. OK. Nie wiemy do końca, czy tylko zgłosił to wymaganie, czy jakiś analityk poszedł do klienta i to doprecyzował, więc możemy mieć problem z wymaganiami, czy w szczególności z tym wymaganiem, bo to jest jedyne wymaganie, które tutaj jest wymienione wprost. A pamiętajcie, że nie czytamy między wierszami. Jak czegoś nie ma w scenariuszu, to to nas nie obchodzi. To zaparkujmy na razie tę odpowiedź A. Jak nie znajdziemy lepszej, no to będzie to dobra odpowiedź. Jak znajdziemy lepszą, no to odpowiedź A odrzucimy. Odpowiedź B. Pozyskanie wymaganych narzędzi i szkolenia. I to, tak jak mówiłem, już nie jest problemem, dlatego że mamy po pierwsze zespół, który będzie szkolił. On jest powołany. Co prawda te testy idą tak sobie, ale już idą. Skoro niektóre testy funkcjonalne do integracji systemów zostały już zaimplementowane. Wobec tego narzędzia mamy. Skoro coś już zaimplementowaliśmy, no to musimy mieć framework poskładany do kupy. Więc to nie będzie problemem, czyli pozyskanie wymaganych narzędzi i szkolenia nie są elementami ryzyka w tym projekcie. Odpowiedź C. Wymagania dotyczące środowiska testowego też nie są ryzykiem, dlatego że w scenariuszu mamy na potrzeby testowania integracji systemów udostępniono w pełni reprezentatywne środowisko testowe. No i dobrze. Tutaj podwójnie nie jest ryzykiem, bo reprezentatywne oznacza takie, które, na którym możemy zrobić testy wydajnościowe, też, które też tutaj będziemy musieli zrobić. Wobec tego C nie jest poprawną odpowiedzią. D. Kwestie organizacyjne. No, możemy mieć problem z organizacją, bo mamy te
trzy firmy, które pracują, czy wspólnie powinny pracować, a pracują niezależnie. Wobec tego tutaj ta organizacja projektu jest, jak dla mnie, wątpliwa. Zatem kończą nam się odpowiedzi, więc jakieś dwie odpowiedzi musimy dobre wybrać. Na razie mamy A jako kandydata, no i D jako kandydata. Zobaczmy jeszcze odpowiedź E. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych. Pewnie jakieś będą, ale jesteśmy na egzaminie ISTQB. W scenariuszu nie było nic na temat bezpieczeństwa danych, wobec tego nie dyskutujemy o bezpieczeństwie danych, nie wybieramy tego jako dobrej odpowiedzi. Tak? Czyli mamy najlepszą odpowiedź A i D. Zwracam tutaj Waszą uwagę, że nie robiłem tego pytania zero-jedynkowo, czarno-biało, bo pytania K3, K4, gdzie analizujemy scenariusze, te scenariusze są skomplikowane, to i sylabus, i Wasze doświadczenie może Wam powiedzieć, że najlepszą odpowiedzią jest to zależy. Wobec tego w tego typu pytaniach wybierajcie najlepszą odpowiedź, a niekoniecznie zasadzajcie się na to, że musi być jedna super dobra odpowiedź, bo w takich pytaniach nigdy tak nie jest. Oczywiście gdzie na koniec trzeba wybrać te dwie, zero-jedynkowo, ale wybieramy dwie najbardziej pasujące, albo odwrotnie, tutaj tego nie zrobiliśmy, a może trochę zrobiliśmy, przez odrzucenie. Tak? Odrzuciliśmy B jednoznacznie, odrzuciliśmy C jednoznacznie, odrzuciliśmy E jednoznacznie. No i jak u Sherlocka Holmesa, jeżeli odrzucamy nieprawdę, no to to, co zostało, musi być prawdą. Czyli jeszcze raz podsumowując, odpowiedź A jak Alina i odpowiedź D jak Dorota to są poprawne odpowiedzi do tego pytania.